Cieszy nas odzew radomian, mówi ksiądz Grzegorz Wójcik. Informuje także, że do akcji zgłosili się też przedstawiciele polskiej misji katolickiej ze Szwajcarii. A do radomskiej Caritas trafiają już pierwsze dostawy ubrań i środków opatrunkowych. Są także wpłaty na specjalne konto, uruchomione na potrzeby akcji. Z zebranych pieniędzy zakupiona zostanie głównie żywność, która w rejonach, gdzie przebywają uchodźcy, jest bardzo droga. Mamy z ostatniego tygodnia informacje od dyrektora Caritas Odessy, prawda, który tutaj z nami współpracuje w tej akcji. Sytuacja się nie poprawiła, te osoby zostają nadal bez pomocy. Prawda, Caritas Odessa, tak szczerze mówiąc, to wszystko, co miała, to już rozdała. Pomóc można datkiem pieniężnym albo rzeczowym. Potrzebna jest przede wszystkim żywność. Kasza, mąka, ryż, cukier czy makaron. Niezbędne są środki czystości i środki opatrunkowe oraz nowe ubrania, a szczególnie bielizna i ubrania wierzchnie zimowe. Przygotowane dary z zaznaczeniem na opakowaniu Ukraina są przyjmowane od poniedziałku do piątku od 8 do 16 w magazynie Caritas przy ulicy Kościelnej w Radomiu. Udostępniono także numer konta, na które można wpłacać pieniądze. Numer konta 45 12 40 32 59 11 11 00 00 29 89 17 57 z dopiskiem Ukraina. Akcja potrwa do 12 marca. Następnie zostanie zorganizowany transport humanitarny do Odessy.